8 lutego wspominamy świętego Idziego Marii od świętego Józefa, zakonnika. Franciszek Antoni Poncilio urodził się 16 listopada 1729 roku w niewielkiej wiosce Torrento w Apulii we Włoszech. Zajmował się wyrobem lin. Czując wezwanie do życia zakonnego, wstąpił do franciszkanów w Neapolu w roku 1754, przyjmując zakonne imię Idzi Maria. Idzi to spolszczona forma imienia Egidiusz. Pragnął zostać kapłanem, ale z powodu braku wykształceniu pozostał bratem zakonnym. Służył jako furtian, codziennie spotykał się z ludźmi w potrzebie. Szczególnie gorliwie służył chorym i trędowatym, do których podróżował poza miasto, ponieważ trędowatym nie wolno było mieszkać razem z innymi obywatelami. Już za życia uważano go za świętego i orędownika w chorobach. Według legendy, kiedy Idziemu powierzono opiekę nad wydzieleniem żywności i datków dla biednych, sam święty Józef miał się troszczyć o to, żeby Idziemu nigdy nie zabrakło potrzebnych środków. Zmarł w opinii świętości 7 lutego 1812 roku w Neapolu z przyczyn naturalnych. Na jego pogrzeb przybyły olbrzymie tłumy. Został beatyfikowany 5 lutego 1888 roku przez Leona XIII, a kanonizowany 2 czerwca 1996 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce święty Idzi Maria od świętego Józefa wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając przy naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.